Duma Stolicy PL, jesteśmy z Danielem Mąką podczas meczu Polonii z Górnikiem Wałbrzych. Witaj Daniel, miło wrócić na Polonię? Bardzo miło. Cieszę się, że tutaj jestem. Miejmy nadzieję, że Polonia wygra ten mecz i przepieczętuje awans do wyższej ligi. Z tego co słyszałem, to już kontrakt z Bytowią ci się kończy. Jest szansa, że zostaniesz w Warszawie na troszeczkę dłużej? Tego nie wiadomo, nic mi na ten temat nie wiadomo. No, ja z mojej strony kończy mi się umowa w Bytowie. Wszyscy, można powiedzieć, o tym wiedzą, bo zostało to oficjalnie podane do informacji. Jestem w Warszawie, przebywam na urlopie, a gdzie mnie poniesie dalsza przyszłość, no to na tą chwilę nie wiem. Chciałbym być bliżej Warszawy, bo lepiej jest być bliżej domu niż obcować po miastach, więc no mówię, zobaczymy, co przyniesie dalsza przyszłość. Podobno miałeś zimą jakieś sygnały z Warszawy, z Polonii. Czy jeżeli by się teraz Polonia odezwała, rozważyłbyś tą propozycję? Znaczy, uważam, że każdą propozycję trzeba rozważyć. No, Polonia jest dla mnie klubem, który darzy sympatią i staram się utożsamiać z tym klubem. Jeśli chodzi o grudzień, styczeń, były rozmowy. Wola mojego jeszcze obecnego trenera była taka, żebym został. Przed pierwszym treningiem na turnieju w Gdańsku doznałem urazu. Trochę musiałem odcierpieć, nie wiedziałem, że to też tak długo będzie się wszystko przedłużało. Wróciłem do gry, nie było mi dane, że tak powiem, wystąpić na szczeblu pierwszoligowym. No i co, no biorę to na siebie i no jeszcze, że tak powiem, nie składam broni. Jak jeszcze grałeś w Polonii, czerwałeś jako skrzydłowy, czasem też jako napastnik, pamiętamy ten słynny hat-trick z Bytomia. Powiedz, jak dużo zmienił się Daniel Mąka przez te kilka lat, jak cię nie widzieliśmy? A to miejmy nadzieję, że kiedyś może tutaj pokaże, jak się zmienił, tak? To ciężko tak oceniać. Od tego są trenerzy i osoby, że tak powiem, wykwalifikowane, żeby to oceniać. To życzymy powodzenia, mamy nadzieję, że tutaj. Bardzo byśmy się cieszyli, jakbyś wrócił. No i teraz trochę od ciebie do kibiców na koniec. Znaczy, no jesteśmy w przerwie meczu, tak? Wynik jest dobrym prognostykiem przed tym, żeby za godzinę tutaj cieszyć się i świętować i tego wszystkim, przede wszystkim piłkarzom, bo oni zostawiają tutaj serce na boisku i trenerom i wszystkim sympatykom życzę. Dziękujemy. Dziękuję.